Witamy serdecznie. Tu jest sala świadków Jehowy. Sala królestwa. Królują już. Pierwszy Koryntian, 4 werset. Królują bez nas. Uważają nas za śmieci. Ale nasza hańba od świadków i całego świata stanie się chwałą. Bo że Jezus Chrystus, nasz Ojciec prawdy, musiałby cierpieć, żeby wejść do chwały. A On nie miał grzechu. Już idzie. Czyli mamy dla nich błogosławieństwo jako aniołowie, bo świadkowie mają pionierów. Znaczy na kamerach nam widział, no mają porządek, samochody poustawiane ładnie, wszystko pięknie. Garnitury, mundury, garnitury. To wiecie ciężkie, jest pan tutaj niemile widziany. No ja wiem o tym, ale szklankę w zimnej wody by chciałem się napić. Nie ma. Zimnej szklankę wody by się napić. Szklankę w wody. Tak, bo słabo mi, jadę z geduli, tak i... Dlaczego pani nie wypiłem? No bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw. Jesteśmy obnażani, wszystko ma być obnażone, tak? I do domu, do łóżka się nie wchodzimy, prywatne nie przychodzimy, a. Ale to jest dom publiczny dla wszystkich. No, rozmawialiśmy tyle razy przez telefon, Tak? Przez telefon? No tak. Ja nie kojarzę. No i dobrze. Ale Jezus jakoś wszystkich pamięta. I trzy osoby w Sodomie Gomorze Chrystus uratował, a teraz wszystkie religie to Sodoma Gomora. A my jako aniołowie zapraszamy. Ładnie pan na kongresie wyglądał. Pana to towarzyszko na kongresie super. Z obrazkami Maryjki, bardzo ładnie. Jakiej? Nie Maryjki, króla Izraela, zobacz. Króla, ty masz Jehowę, a to jest król. Króla, żeście zdradzili, którego zamordowali. I mamy króla, wy macie pana Jehowę. Czyli król żyje. No, jesteście objawieni w swoim, bardzo się cieszymy. Ale tak faryzeusz mówi, ale ja ci błogosławię, żebyś się nawrócił do króla. Dzieje apostolskie 9:5-25 i żebyś poczuli Chrystusa, jak cię cierpi. Panie, nie jestem panem, syn króla, czyli książę Bogdan. Bogdan. Witam cię. Bogdanie cieciowskie. Powiem ci tak. Zaprogramy. Wszystko obnażamy, bo jest mówi, że wszystko będzie wyjdzie na jaw, nie? I zobaczycie, jak Judasz zobaczył, co zrobił z Jezusem, nie z Jehową. Zastanówcie się, służcie Ameryce, tak Watykanowi i katolicy. Ja wam błogosławię. Ja wam błogosławię, żebyście żyli w raju, bo raj będzie na ziemi. A wody, wody mam nie tam, bo mam kranówkę, chyba nie chcę. Ja bym chciał. Skarpetek do sandałów się mówię. Ale dobrze, ale jest chłodno, wiesz, a ja dbam o moje zdrowie, a ty mnie nie odwiedzisz, jakie są chory. I wody mi mówi, że nie da, bo kranowa. No. Także my im damy kukar. Słowa Mateusz 4:4. No to znają mnie, no, ale nawet telefon może jakieś numery były, że tam rozmawialiśmy, nie kojarzymy. Ale oni już mają dosyć. Nawet nie dzwoniliśmy, wyszli, bo widzą kamerki. Także 12 aniołów, bo było 12 apostołów widocznych. I w tamtych czasach, jakbyście żyli, jak był Jezus, apostołowie, byście chcieli rozmawiać z Piotrem, na pewno apostołem, czy z Pawłem, jak się nawróci, poprzebywać z nim z 5 minut. To teraz ja mam tego ducha, co apostoł Piotr, Paweł, Andrzej, Jakub. Tak, bo jest 24 starszych. Jestem starszym, cierpię dla prawdy, dla Chrystusa. 1 Piotra, 5 rozdział od 1-3, ale młodzi przyszli, nad wody nie dadzą. To jest młody, bo on jest zagubionym dzieckiem, służy Panu Jehowie, Ameryka tu steruje, spodnie kazała zakładać siostrom, zakładają na stojacze. Brodę mogą zapuścić. Ameryka mówi, co w prywatne życie mu chodzi. I tu jest dom dla wszystkich tych, miał być. Jaskinia zbójców tu jest. Tu nie, Bóg nie mieszka, tu nie ma Ducha Chrystusowego, Rzymian 8:9. Tu jest Duch Jehowy, który zniszczył moją rodzinę, w sensie, że rozpadła się 27 lat temu, żona odeszła przez system, bo to jest daleko. Ale ja kocham świadków, bo mam kochać wrogów, tak? Miłujcie, bójcie się za nich. No i ja im głoszę prawdę jako anioł. Objawień 21:12, tak, jeden z 12 aniołów, oni są pionierami, starszymi, nadzorcami obwodowymi są, mają swoje tytuły ze świata, no ale pionierów w przykładzie Nowego Świata nie ma, ale anioły są, Mateusz 24:31, jako syn człowieczy ze spermy, bo Jezus nie był ze spermy, tylko był ze słowa prawdy, 1 Mojżesza 3:15, Ewangelia na pierwszy rozdział, Jan Chrzciciel go nie ochrzcił, tylko odwrotnie było, dlatego oni pokrzcili, bo też mnie ochrzcili w Chorzowie, ze strachu przed Armagedonem, tak, bo później zrobiłem strach lek sumienia, mówię, a co? Ochrzę się, będę miał zabezpieczony Armagedon, że przeżyję, bo jestem ochrzczonym świadkiem Jehowy. Ale to jest mafia, chrzest to jest umowa do mafii, religii. A Chrystus, apostoł Paweł nie był na ostatniej wieczerzy i dostał wszystkie tytuły przez wiarę. Wszystko się dostaje przez wiarę w prawdę Syna Bożego, który był i teraz On jest Ojcem i posłał nas, Synów Bożych. Rzymian 8:9, 2 Koryntian 6 rozdział od 1-18. Świadkowie, wyjdźcie z Jehowy, bo co ma wspólnego Chrystus z Baliarem, a teraz z Jehową. Bo Jehowy jeszcze nie było, jak był apostoł Paweł. I apostoł Paweł, Szaweł nie służył Jehowie, nie służył, bo Jehowy jeszcze nie było.
służył Jezusowi. Nawet w ich przekładzie jest napisane. Także oni stoją na tych stojaczkach na swoją śmierć, świadkowie. Tak, bo Jehowa ich uśmierci, bo to jest właśnie ten no wymyślony szatan, nie? No i tutaj nie mieszka w tych salach ich królestwa. No mają ładne sale, tak? Bo anioł światłości musi ten, no oni przyjmą prawdę Chrystusa i będą w raju żyli. Bo oni gdzie pójdą? Juda się powiesił. A no, świadkowie? Ale faktycznie, jaki porządek. Ja teraz no. właśnie tak patrzę, jak auta równiutko ustawione normalnie, jeden za drugim w jednym rządku. Będzie zauważyć. Także tu im włożymy aniołów i to jest ten błogosławieństwo listy natchnione, tak, jak apostoł Paweł pisał. I zobaczcie, że przekład Nowego Świata od Świadków Jehowy, tak, błogosławimy świadków, żeby przyjęli Chrystusa, bo Król króluje, nie Jehowa, tylko Król jest, Jezus jest Królem. Pieczątki błogosławieństwa od siódmego anioła, ostatniego, tutaj on z tych aniołów się wywodzi, ostatni, błogosławił nam, objawień 21:12. Uszulka jest perełką przy bramie anioła i bramy jego, jej męża, olszewski sławek. I mamy króla, że tu apostoł Paweł głosi zmartwychwstanie króla i króla Jezusa, a Cezara nic nie chciał, a oni mają pana, czyli Cezara, bo podatki płacimy panu, czyli Cezarowi i Jehowa firma, tak wygląda, no. Także apostoł Paweł z kim rozmawia, z Jehową czy z kim? Z Jezusem. Także Jezus nie jest podzielony, Chrystus nie jest podzielony. My jesteśmy chrześcijanie. Od Chrystusa jest Bogiem dla nas, bo w Chrystusie jako sobie jest Bogiem, jest Ojcem, jest zmartwychwstaniem, jest nauczycielem, wszystkim. I w Chrystusie można poznać Bóg prawdziwy, z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, tak? Ale świadkowie Chrystusowi odebrali boskość, ojcostwo, nauczycielstwo, królestwo i sami są właśnie drugi Tesaloniczan, drugi rozdział od 1-16 i wierzą w kłamstwo amerykańskiego Jehowy, widzialnych proroków, Mateusz 7:15, jako owce udawają właśnie, że są jedną prawdziwą religią, ale zrobili to z wiary, a sami tłukli mi w głowę, że Hebrajczyków 11 rozdział, pierwszy tam werset, jakaś definicja wiary, tak? Także Chrystus powraca i my błogosławimy, że Król przychodzi przez uczniów swoich i aniołów ma, pionierów nie ma Chrystus. Błogosławimy.